You're fucking stacked, dude. No homo. Take a bigger half. Who's nigga blowing? Enjoy your tourism, man. Yeah. Mój pobyt w Stanach Zjednoczonych dobiega już końca. Naprawdę to była mega przygoda. Myślę, że udało mi się wam przekazać i pokazać bardzo dużo z osobowości Amerykanów. I z tej okazji dzisiaj macie do wygrania tanktopy, które jednocześnie wjeżdżają w tej chwili na sklep. Napis sztanga pompa, ostatnio bardzo popularne powiedzenie, które wszystkie tocientusy lubią najbardziej. Motyw Statua Wolności i film z taki wstęp z amerykańskich filmów, w którym normalnie widzicie lwa. Jeżeli chcecie wygrać jeden z dwóch tanktopów dzisiaj, wystarczy, że weźmiecie udział w konkursie i zostawicie komentarz z dopiskiem tanktop, subskrybujecie kanał, udostępnicie materiał. Także zapraszam do konkursu. Dwie osoby wygrywają po jednym tanktopie z wybranego rozmiaru. I przypominam o ostatnim konkursie na spodenki z poprzedniego filmu o fast foodach. Wyniki obydwu konkursów na moim Instagramie 10 maja po godzinie 12. Yo! Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American, moi drodzy. Dzisiaj robimy degustację, krótko mówiąc, przechodzimy od razu do rzeczy. Sławna, popularna amerykańska pączkarnia Dunkin' Donuts. Wejdziemy i zamówimy tuzin pączków, dozen, czyli 12. I zobaczymy, z czym to się je, jak to się je, jak to smakuje. Postaram się w ciekawy sposób przedstawić wam to wszystko, żeby tylko nie siedzieć i nie zażerać tych pączków. Także wchodzimy, kupujemy, ładujemy, wychodzimy. Za każdego pączka, który zostanie zjedzony, zostawiacie 1000 łapek w górę. Dobra, wybór mają całkiem duży, nawet nie wiem w co patrzeć. Myślę, że 12 to jest dobry wybór, a nawet z 12 nie weźmiemy wszystkich, więc trzeba będzie się na coś zdecydować. Ziomuś od razu mówi: daj mnie, nagraj mnie, bo to pójdzie, wiecie, wiralny film będzie. Famous one day, man. You're gonna be like, oh, dude, I wish you I think kept so? That. You think so? I wish I kept that video. Okay. Why? You're fucking stacked, dude. No homo. That's all donuts. That's why. Okay. Yeah, I wanted to do like one dozen donuts. I don't even know what to choose, so it's probably one of each. What are you looking at? This? Yeah. Ja wam powiem, o co chodzi, bo zawsze każdy, kto patrzy na mnie, jak nagrywam, zwraca uwagę na to i to bardzo nietypowo wygląda, więc ja muszę zawsze tłumaczyć, że to jest trójnóg do nagrywania po prostu. We have jelly, blueberry and a strawberry frosting. Jelly, blueberry, strawberry, yeah, okay? Chocolate cream, vanilla cream, then a chocolate frosted sprinkles, a glazed donut, a maple frosted donut, then a strawberry frosted no sprinkles, and then apple with cinnamon. I think that's everything. Okay. Alright, that's it. That's cool. Yes, that's it. $9.79. Thank you very much. Have a good day. You Thank too. You. Mamy donaty. I spadamy stąd. Uah. No, mamy te pączuszki i musimy teraz znaleźć miejsce, w którym je sobie skonsumujemy. No i nie wiem, czy wam mówiłem, gdzie jestem, ale jestem w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia, w mieście Atlanta. Tak, żeby było jasne. Dobra, słuchajcie, teraz siedzę sobie w metrze i tak naprawdę w ogóle nigdy nie robiłem recenzji jedzenia, co dopiero w metrze, także zjedzmy sobie pierwszego pączka. W ogóle jak otwieram to pudełko, to cukier aż mnie zapycha, aż ciężko mi się oddycha. Na pewno nie będę jadł wszystkiego, zjem sobie po kawałku. Jeden pączek to jest około 300 kalorii. Wychodzi na to, że jeżeli wezmę po 1/4 z każdego pączka, to będę miał akurat 3 pączki zjedzone. Już mi się to w palcu rozmazuje. Sam cukier. I'm doing like a donut testing, yeah. You wanna grab one? I'm like, this is too much for me. Dobra, patrzcie. Mamy kumpla od razu do testowania pączków. What's your name? Julian. Say again? Julian. Julian, okay, my name is Adam. Pleasure. Pleasure to meet you. So Julian, you get to choose donut of your favorite. I don't know what are those flavors. Do you know any of these? Let's eat it, like split it in half. We're gonna try both, okay? Do you know any of these or no? Which one would you like? This one? Yeah, with the sprinkles. So you pick. I know you picked that. What did you? Break it. Take the biggest part. Okay, got it. It's like super sweet. That's how you get the big muscle. I'm just kidding. If you want big muscles, you don't need donuts. With protein. I would say that one is a good one. You could help me out, like to grab like half. That is my favorite. This one. Yeah, that's okay. The strawberry. So grab it. There you go. Yeah, you gotta walk it out. Yes. This is a little small.
jak na razie wygrywa. Okay, let's go. Zwykła polewa czekoladowa, jaka beka, jem sobie z ludźmi w metrze pączki. It's funny. It's okay. It's not too much. Where are you from? I'm from Poland. Maple donut, right? Okay, good. Perfect half, perfect half. That's a good one too. Okay. Thank you. No problem. That was my sweet for the day. Mamy zjedzone już 6 pączków nagle. Idziemy w miasto, zjemy resztę. Naprawdę, beka. W ogóle się nie spodziewałem, że usiądę i będę z ludźmi jadł pączki w metrze. No różne rzeczy się dzieją. What's up, you want a donut? Yeah, thank you. Cool. I'm trying out all the donuts, so I have like 7 to go to try them out. So whichever you prefer, you can try and I can eat it with you. So let's say you want this one? Yeah. Okay, do you know what this is? Glazed donut? Yeah. Okay, yeah. Break it in half. Boom, take a bigger half, that's fine. Tej końcówki nie wiem, bo chyba palcami dotkną, a nigdy nie wiadomo. Ale można się podzielić. Chyba mój najlepszy. W ogóle wiecie co, ciężko mi w międzyczasie robić recenzje, bo naprawdę z ludźmi rozdaję te pączki i jem te pączki z ludźmi, ale wszystkie są bardzo słodkie, wszystkie są naładowane cukrem i w zasadzie poza tym, że troszkę na przykład był czekoladowy, to się troszkę wyróżniał, bo to było tak jak pączek z nadzieniem czekoladowym, ale ta czekolada to też taka sztuczna. You want another one? Grab another one, it's fine. Which one would you go with? Pink one. Pink one? Okay, yeah. Let's do the pink one. Okay, got it. That's like bubble gum. Bubble gum. Bubble. That's right. Jak guma do rzucia. Okay, I'm gonna eat this. Yeah, yeah, grab it, eat it. Thank you, man. If you need it, there you go. Have a good day. You too, thank you. Wiecie co, w sumie tak sobie myślę, że wyszedłem z tego metra. Połowy pączków już nie mamy, bo sobie z ludźmi w metrze zjedliśmy, ale to jest chyba dobry pomysł, żeby po prostu bezdomnym rozdać te pączki, bo ja ich sam nie zjem. To co tam, no to przynajmniej podejdę i dam komuś, kto może być głodny, nie? No to trochę tak brzmi jak takie żygam tęczą, ale co innego zrobię z tymi pączkami. So we got, which one do you like? My look. Okay, got it? Cinnamon and apple in there or something. Yeah, okay. Cinnamon, apple, jak szarlotka. Nadzienie jabłkowe i cynamon, posypka cynamonowa. Not bad. Czuć jabłko, czuć cynamon. Pasuje mi to. Nasze polskie gniazdka smakują z piekarni, z cukierni, smakują dużo lepiej niż to. Na pewno jest coś, coś innego, nie jest to zwykły donut. What's up? Yeah. Anybody wants a donut? No, my man. Half of a donut. Anybody wants a half? I've been eating that all day. I'm Gucci. Okay, cool. Better. This here real, this St. Louis, nigga. Blow the beer. Y'all know what I'm saying. Okay. Straight up. Ain't no plan, nigga. Huh? I am Atlanta. No rap shit. Real street shit. You did what I'm saying? Yeah, real pack. Gang shit. BA gang shit. You did what I'm saying? Street shit for real. We in the street for real, nigga. Like four flat tire. You hear me? PTG. Niech się wygadają, niech się wyszaleją. So love out here, man. Y'all come through, enjoy y'all tourism, man. Yeah, it's money in the bag. Whole bunch of team rich shit. I repeat the bankroll fresh, man. That my twin. No cap. Night, nigga. Cause I'm coming, nigga. Straight up, nigga. Just when you see that black hood and the masses on, y'all know what time it is. Ale powiem wam tak, czuję się nawet dosyć niepewnie, dosyć niebezpiecznie, nie? Nie czuję się jakoś super komfortowo z tym. Czuję się tak, że mogliby złapać aparat i z nim uciec. The real Fox 5 gang, więc idę stąd. Nigga fresh out, ain't nothing, nigga. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć, że podszedłem tam tylko dlatego, że znałem jedną osobę już z widzenia z twarzy i mnie zawołała, bo nagrywałem tydzień wcześniej, co tam Amerykanie mówią po polsku albo co wiedzą po polsku, jakby o Polsce, i widziałem znajomą twarz. Gdybym nie widział tej znajomej twarzy, to bym absolutnie nie podszedł, bo już za dużo ich tam było i wiadomo, to czasem ludzie są zdesperowani i czasem robią głupie rzeczy, no ale teraz jest tak naprawdę 3:00 po południu, więc jeszcze nie jest niebezpiecznie. Dobra, kończymy już tą imprezę. Zostały mi 2 pączki dokładnie. 2, które wyglądają najmniej ciekawie w zasadzie i ludzie ich też nie wybierali, więc już nie będę im tego wciskał, nie będę chodził na siłę i szukał, bo tak to ludzie sami się jakby pojawiali, coś tam zagadali, ale teraz no po prostu zostały te 2. Także 10 poszło, te tutaj są liźnięte. Tak wygląda recenzja Dunkin' Donuts, tak to się przedstawia.
bardzo amerykańska rzecz moim zdaniem. Czy w Polsce dałoby radę tak iść pączkami i się dzielić z ludźmi? Nie wiem, mogę kiedyś spróbować. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej podobnych filmów, to subskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał i zostawcie łapę do góry. No i komentujcie, bo kto nie komentuje, ten nie pompuje. Także widzimy się niebawem. Dzięki za uwagę. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc i na razie. Yo. Oh, w sam środek, w sam X doszło.